Co kryje się w stawie przeciwpożarowym w centrum Lipowej? To pytanie zadają sobie mieszkańcy. W ciągu zaledwie kilku tygodni w zbiorniku znaleziono niewybuchy z II wojny światowej. Władze gminy zdecydowały o wynajęciu firmy, która przeszuka teren. Wojciech Bulasz. Mały staw, ale strach mieszkańców Lipowej duży. Pocisk to ja z mężem tu znalazłam, bo jak wodę spuścili... 3 tygodnie później kolejne znalezisko z II wojny światowej. Podobne 3 granaty artyleryjskie 82 mm. Również zostały zabezpieczone przez naszych saperów. Z wiedzy najstarszych mieszkańców miejscowości wynika, że po II wojnie światowej część niewybuchów wrzucono właśnie do tego stawu. Władze gminy zdecydowały się sprowadzić firmę saperską. Prace mogą ruszyć w tym tygodniu. Okazuje się, że procedura niestety jest inna, że saperzy tylko zabierają niewybuchy, natomiast badanie tego terenu musimy zlecić firmie zewnętrznej. Firma robi rozpoznanie saperskie terenu pod różnego rodzaju inwestycje, robi nadzór, prowadzi nadzór saperski nad inwestycją i prowadzi też oczyszczanie saperskie. Lipowa leży w okolicach przyczółka Żelazna. W 1945 roku toczyły się tam zażarte walki między Wehrmachtem a Armią Czerwoną. Tam toczyły się dosyć zacięte i krwawe walki przez kilka tygodni. W tym rejonie broniła się tak zwana Kampfgruppe Opeln, czyli grupa bojowa Opole złożona z kilku dywizji. Pomimo niemal 80 lat od końca II wojny światowej, brzescy saperzy są wzywani do niewybuchów nawet po kilka razy dziennie. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.